Paweł i Patryk są przerażeni. Nie mogą wyjść ze szkoły, bo na zewnątrz czekają na nich chuligani, którzy chcą wyłudzić od nich pieniądze. Dziewczyna Pawła, Gabrysia, zaczyna się denerwować, ponieważ jest już dawno po lekcjach. Wiem. Jak chcesz, to możemy pójść do Rady Węzła i obejrzeć jakiś babski filmik na komputerze. Co? Ja jestem za. A ja jestem przeciw. Ale dlaczego, no? Bo już dawno skończyłam lekcję i może chciałabym wyjść ze szkoły? Gabrysia, przecież jest fajnie, no. Mieliśmy iść na zakupy, a od godziny łazimy po szkole i robimy jakieś głupoty. Słuchaj, pójdziemy na te zakupy, ale nie teraz. Ja wychodzę, z tobą albo bez ciebie, wybieraj. Gabryśka, poczekaj, no. Pójdziemy, ale nie teraz. Idziemy teraz. No ale przecież jest fajnie. O co ci chodzi? Wiecie co? Wy po prostu powariowaliście. Ale... Nie idziesz za nią? No po co? Żebym dostał po mordzie na jej oczach. No, jak jej się coś stanie? A niby czemu ma się jej coś stać? Przecież te bandziory nie wiedzą, że to jest moja dziewczyna? No co się tak krzywisz? No bo jak im pokazywałem twoje zdjęcie, to Gabryśka też na nim była. Ja pierdzie, coś ty zrobił? No, no sorry stary, no nie wiedziałem, że co? Tak to wyjdzie. No. Jesteś kretynem, okej? Okay? Gabrysia jest zła na Pawła. Nie ma pojęcia, że na jej chłopaka czekają przed szkołą niebezpieczni chuligani. Nie, nie umówię się z wami. Cześć. Ostra, lubię takie. Słucham. Nie chcemy się z tobą umawiać. Chcemy twoją bransoletkę. O te. Zostaw mnie. Oddasz mi ją? Zostaw mnie, albo zadzwonię po policję. Spokojnie, spokojnie. Zostaw! Puść mnie, pomocy! Cicho. Paweł, pomocy! Gabryśka! Gabryśka! Gdzie? Odejdź od niej. Nic ci nie jest? Nie, nic mi nie jest. A teraz młody przesadziłeś. Masz kasę? Ty ich znasz? Ty nie wyglądają, jakby mieli kasę. Pierzemy mordy. Odwadź się. O, teraz sorry, stary, życie w to wciągnąłem. Moja, nie przyjemy, to trudno. Co tu się da dzieje? Co tu się dzieje? Panowie, natychmiast opuśćcie teren szkoły. Dzwonię na policję. No już. Chłopaki, wszystko w porządku? Tak, żyję. Co to ma znaczyć? Paweł, mówiłeś, że to twoi przyjaciele. No tak, no po prostu, znaczy nie, bo widziałem w liście Patrykowi kasę i nie miałem mu jak oddać. No ja szybko potrzebowałem tych pieniędzy i przypadkiem się dowiedziałem, że oni ściągają długie. A okazali się być zwykłymi psycholami, chcieli wymusić od nas te pieniądze. Super, Paweł, naprawdę super. Super się zachowałeś. Masz. Ale Gabryśka. Oddaj ten dług. Nic się nie stało, kupisz mi, jak będziesz miał pieniądze. Dobra, w ogóle właśnie dyrektorze chyba należy do pana. Skąd ty masz mój portfel? Po prostu go pożyczyłem. Co? Paweł, co ty zrobił? Pieniądze wziąłem, bo chciałem spłacić ten głupi dług. Przepraszam. Zapraszam was do mnie do gabinetu. Waszych rodziców i policję też zaproszę. O mały włos, a Gabrysi mogła stać się krzywda. I to przeze mnie. Nigdy bym sobie tego nie darował. Dobrze, Dyro nas uratował, bo nie wiem, jakby się to skończyło. W ogóle po co ja brałem pieniądze od tego Patryka? Po co mi to było potrzebne? Teraz mam przesranę. Nie dość, że mam kosę u Dyra, to jeszcze Gabrysia mnie nienawidzi. I o wszystkim dowiedzą się moi rodzice. No, porażka.